Witam w moim serwisie. Dzisiaj się dostanie niestety Gudramowi, niestety bo polska firma. To już nie ma elektroniki, wyjąłem ją. Przyszedł mi klient, mówi, że wkłada pendrive'a i pendrive w ogóle nie działa, nie jest wykrywany. Czym zobaczył, ma bardzo cenne dane. Rozmebeszyłem to, wyjąłem z takiego w środku to, musiałem zdjąć, rozgiąć blaszkę i wyjąłem taką oto Toshibę. Tu jest na USB styki. I co ja mam z tym zrobić? No? Czy ktoś w komentarzu mi powie, co ja mam z tym zrobić? Jak ja mam odzyskać są dane? No kurde, to już takie... I w ogóle, co mam Gudram z Toshibą? To jest pierwsze pytanie moje. A drugie moje pytanie, no przecież to jest nienaprawialne.